Jesteśmy w ogniu walki, Jezus Maria, co się dzieje? Hej, z tej strony Agma28 i jesteśmy na w grze Rust. Za wszelkie ewentualne problemy audio z moim głosem, szczególnie w wypowiedzi, że ja czasami jakby to dyscyplinie albo tam niewyraźnie mówię na cokolwiek, no to przepraszam za takie rzeczy, ale jest to nagrywane, jak widzicie, na spontanie. Zaczynam się bać. Jest to nagrywane na spontanie, właśnie weszłam do gry. Też się nic nie dzieje? Nie. Nie mogę uruchomić tego? Nie mogę wyjść. Mam lekkie lagi niestety z tą grą związane i... nic nie mogę zrobić. No więc tak wygląda moja okolica. Nie wiem, po jakiego wała tu siedzę, bo zaraz coś mnie zje, a zabije, a... albo cokolwiek. Ale ładnie tu, ładnie tu. Co nie? Sorki za gardło. Ale właśnie, to zapomniałam, to nie jest ark, nie można zaskoczyć. Ale ciekawe, ciekawe. Łotaw. O, widzę kolejne coś, tu. Nie to. To. Co to mamy? Co? Nie leci. No tak, najpierw strzelali w arku. W razie. A teraz mi strzelają naprawdę za oknem. Mafiozi czy co? Boję się trochę tych helikopterów, które po prostu strzelają bez... Znaczy w sumie z ostrzeżeniem, bo przecież je słychać, nie? Ale jednak jakby nie było, się trochę ich obawiam. Obawiam się też innych ludzi. Bo to jest niestety PvP, ale chcę zobaczyć tą bazę dookoła. Co tu Barewicz wywinął takiego? I dlaczego to jest takie szerokie stół, jak ja tego tu nie widzę? Ba, jeżeli słyszycie moją klawiaturę, to też sorry, ale już mówiłam. Ja gram teraz totalnie... bez podkładu głosowego, który zawsze... robię. Bo tak, robię zawsze taki podkład. Lepiej bo nagrywam obraz, a potem dźwięk. Dzięki temu słyszycie mnie niezwykle dobrze. Prawie. Gdzieś to wszystko jest? To wszystko? A, włącz. Sraj, nie włącz. Ups. Idzie ciemność, więc spierdzielam stąd. Chcę jeszcze wejść tutaj. Oj, mrok mnie zostanie. Oj, zostanie mrok. Zostanie mrok, zostanie. Coś to czuję. A, jest. Kurczę, spadać do domu! Szybko, Jezus Maria, nie, słońce zachodzi.